Dzień dobry. Właśnie oglądałam razem z wami ten materiał i ponieważ ja z ojcem Katarzyny Waśniewskiej też rozmawiałam dwukrotnie, wtedy kiedy jeszcze było to przed procesem, potem w trakcie procesu i z ciekawością oglądałam właśnie ten fragment i powiem szczerze, że mówi dokładnie to samo co 10 lat temu. On jakby cały czas wierzy Katarzynie, że to był nieumyślny wypadek, że to nie było zabójstwo, że to nie było zabójstwo z premedytacją i też wtedy też mówił, że nawet kiedy rozmawiają, bo ona odpowiadała przez dłuższy czas wolnej stopy, więc w ogóle swobodnie poruszała się, mogła się spotykać z rodziną, to wtedy też był to dla nich temat tabu. Nie rozmawiali o tym. Mhm. Powiedz, jakie na tobie zrobiła wrażenie, bo wyprowadziła, tak jak mówili też specjaliści w pole, całą Polskę. Czy trzeba powiedzieć, że przede wszystkim tu istotne jest to, że Katarzyna Waśniewska w tych dokumentach śledczych była badana przez biegłych psychologów, psychiatrów. Przede wszystkim chodziło o to, żeby sprawdzić, czy ona była poczytalna, czy jakby była świadoma tego, co robi. I ta jej osobowość była wnikliwie badana. Została nazwana, że to jest osobowość dysocjalna, psychopatyczna tak naprawdę. I to jest jakby klucz tej historii. Dlatego jej się udawało wyprowadzić tak wiele osób w pole, tak naprawdę całą Polskę. Śledczym nie do końca. Oni oczywiście sprawdzali różne wersje, ale można... Szukali wciąż dowodów, prawda? Można wywnioskować z dokumentów wtedy jeszcze z tych śledczych, że oni jakby cały czas podejrzewali ją i równolegle sprawdzali wszystkie wątki. Więc śledczych nie do końca wyprowadziła w pole, ale wyprowadziła bardzo wielu dziennikarzy. Chociaż my czuliśmy, że w tej historii coś nie gra. Mhm. Że ona nie zachowuje się do końca, tak jak matka, która straciła dziecko. Ona bardzo mało na przykład mówiła, używała imienia tego dziecka. Zwykle mówiła dziecko, dzieciątko. Ja powiem szczerze, że to jest dramatyczna i naprawdę tragiczna historia, ale w niej było coś fascynującego, co powodowało, że cała Polska śledziła te losy. Agnieszka, pamiętamy wszyscy sesję na koniu w jednym z tabloidów, co było tak abstrakcyjne. No, dokładnie kobieta, tak. Która traci dziecko... też trudne do opisania, bo trudno sobie wyobrazić, jakie były motywacje tego zachowania. No i właśnie, prawda? Ja a propos tego, że ona była taką w sumie w jej odczuciu celebrytką, bardzo dobrze łączy się z tą opinią biegłych o niej, o tej właśnie jej osobowości. Ponieważ ta osobowość, tak jak z akt sprawy wtedy wynikało, właśnie przede wszystkim klucz to było to, że ona jest najważniejsza. Ona chciała być na piedestale, chciała, żeby o niej mówiono. Chciała być najważniejsza, chciała być idealna. I też układała sobie jakieś scenariusze życia. Mm-hmm. I w momencie, w którym okazywało się, że coś nie gra w tym planie, to ona natychmiast analizowała, co zrobić, żeby to zmienić. Bardzo nie lubiła takich sytuacji mocno spontanicznych. I zabójstwo Madzi z akt sprawy, to ewidentnie wynika, też było przemyślaną zbrodnią, dlatego że ona po raz pierwszy z dokumentów śledczych tak wynika, o tym, żeby zabić 6-miesięczne dziecko, zaczęła myśleć już 19 stycznia, a 24 doszło do zbrodni. 19 stycznia pierwszy raz wstukiwała w komputer takie zwroty sprawdzające, jak zaczadzić dziecko, cena za pochówek niemowlęcia, jak będzie i co na przykład jest istotne. Nie sprawdzała tylko, jak wygląda zaczadzenie, ale sprawdzała, jak wygląda dochodzenie policyjne w sytuacji zaczadzenia. Potem była taka sytuacja. Przygotowywała się. Jeden ze świadków też zeznawał, że 20 stycznia, czyli 4 dni przed zabiciem, zamordowaniem Magdy, ona była w parku widziana z tym wózkiem, jak grzebała w ziemi. Prawdopodobnie przygotowywała wtedy miejsce, gdzie potem grunt, ciało złożyła. Przecież była zima. A powiedz proszę, jak odbierasz postawę męża Katarzyny? To była bardzo zagadkowa postać dla wielu, którzy obserwowali to, co się działo w tej rodzinie. Piotr był taką osobą małomówną, wydawałoby się. Bartek, przepraszam. Powiem szczerze, że z Bartkiem akurat rozmawiałam wielokrotnie i robiliśmy sporo różnych wywiadów z nim na różnych etapach tej sprawy. I był taki moment, my też dziennikarze dużo rozmawialiśmy w kuluarach, bo to była też sytuacja, która nas też gdzieś tam cała Polska o tym rozmawiała. Interesowała, też szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło. I myśmy się bardzo długo zastanawiali, czy to jest możliwe, że on w ogóle nie wiedział, czy to jest możliwe, że on w tym żaden sposób nie uczestniczył. Z akt sprawy wynika ewidentnie, że on miał żelazne alibi. Jego komórka wtedy logowała się w centrum handlowym, miał świadków, więc wiadomo, że od tej sprawy samego zabójstwa i potem ukrycia zwłok na pewno był odcięty. Natomiast ja cały czas się zastanawiałam, czy na którymś etapie tej historii ona mu powiedziała prawdę, czy on tej prawdy chciał.
Nie było. Czy nie masz wrażenia, że to tak jak u ojca, który jednak to jest taki mechanizm obronny, że on będzie wierzył do końca, bo to jest jego dziecko i to jest ta wersja, którą on by chciał. Wierzyć. Tak. Moim zdaniem on bardzo długo chciał wierzyć i stał za nią murem, naprawdę stał za nią murem, chociaż kolejne wydarzenia wskazywały, że naprawdę w tej historii się nic nie zgadza. Był taki moment przełomowy, moim zdaniem, kiedy do niego to dotarło. Byliśmy w Łodzi i właściciel biura detektywistycznego, który zaprosił ich wtedy, ona była odpowiadała wtedy jeszcze cały czas z wolnej stopy, zaproponował im zrobienie badania wariografem, czyli dowodu, tak, który mógłby pokazać, że ona jest niewinna. No i my się wtedy pojechali też z kamerami do Łodzi. To miało być następnego dnia rano. Jeszcze wieczorem się z nimi wszystkimi spotkaliśmy. I okazało się rano, że ona nad ranem uciekła. Uciekła od Bartka, uciekła od Rutkowskiego, zostawiła liścik. I ja byłam przekonana, że to jest sytuacja, w której Bartek jednak zastanowi się, coś tu nie gra, bo to była dla niej jedyna szansa tak naprawdę, przynajmniej opinii publicznej, pokazać, że ma rację, a nie skorzystała z tego. On wyjechał z kraju, zmienił swoje życie, no ale to... Oj, też się pojawiały takie motywy, że ona chciała trochę go ukarać za to, że on miał swoje grono znajomych, dla niego najważniejsza była córka, cały czas mówił o tej Madzi, że to miał być trochę taki akt zemsty na mężu. Ona przede wszystkim podejrzewała go też o zdradę i tam ten element flirtu z różnymi kobietami w aktach sprawy się znajduje i tam były SMS-y, czy tam było coś więcej, nie wiadomo, natomiast pewno jakieś elementy flirtu były i ona na pewno chciała go za to ukarać, bo on, idealny kiedyś mąż i kandydat, nagle okazał się nie do końca taki, jak chciała. Czyli znowu nie do końca nią zainteresowany. Dokładnie. I nie spełniał scenariusza, który ona sobie założyła. I to był problem. Natomiast chciałam wam, bo przygotowałam specjalnie tutaj fragment pamiętnika, który też był elementem dowodem w sprawie. A propos dziecka, kiedy ona jeszcze była w ciąży, w tym pamiętniku były takie, no dla mnie dziennikarza wtedy, jak to po raz pierwszy zobaczyłam, bardzo traumatyczne i wstrząsające sytuacje, kiedy ona będąc w ciąży wpisała w pamiętniku powody, dla którego nie chce mieć dziecka. Dlaczego to dziecko jej utrudni życie. Przeczytam wam kawałek teraz. Wyjdzie na jaw moja przeszłość. To był powód, dla którego nie chciała dziecka. Tu chodziło o to, że ona kłamała, że zdała maturę i że studiuje. Bartek dowiedział się z mediów, że ona nawet nie zdała matury. Zawoził ją na uczelnię, będąc przekonanym, że ona studiuje. Patologiczna kłamczyni. Rodzina Bartka i moja znienawidzi mnie za kłamstwa. Przez kilka lat będę pośmiewiskiem wśród znajomych. To będzie dla mnie przestroga. Jest duża szansa, że stracę Bartka i dziecko, bo nie podołam obowiązków swoich. Sama się godziłam na to, ale nie wyrażałam zgody na dziecko. Nie cieszę się z tego. Traktuję to dziecko jak wroga, zagrożenie, wykańczającego mnie cyborga. I to szokujące. To są takie zwroty, które... Odsiedziała Katarzyna 10 lat za te zbrodnie. Przed nią następne 10 do momentu, kiedy będzie mogła starać się o warunkowe zwolnienie. Jeżeli sąd się do tego przychyli, to ma szansę wyjść. Jeżeli nie, bo uzna ją za zbyt niebezpieczną, odsiedzi swoje następne 5 lat. Jaka będzie decyzja sądu i czy Katarzyna będzie chciała skorzystać z tego prawa? Poczekamy jeszcze 10 lat.